Dzień dobry, witaj Maju. Przejdziemy do naszego nocturnu od razu. No, mam nadzieję, że czujesz się zdrowa i że wszystko jest jak należy. Słuchaj, ten nocturn musisz usłyszeć górny dźwięk. A w ogóle zanim przystąpisz do tego, to oczywiście sobie musisz nawiązać jakiś miły kontakt z instrumentem, żebyś się poczuła dobrze wgrana w instrument, wiesz? Więc tutaj to słyszysz górny dźwięk. Niech on tam idzie. Góra. Jak masz troszkę niepewności, rozumiesz, w sposobach artykulacyjnych, pomyśl do góry. Do góry i z linią. Linia. A górny dźwięk musisz słyszeć. To nie może być wszystko wyciskane, to jest jasne. Kiedy przystąpisz do tej lewej, ma być spokojne przejście. Mięciutkie. Górny dźwięk. Lewa idzie płynnie. Zwróć uwagę zwłaszcza na ostatni dźwięk w tej grupie. Wiesz, żeby on nie był, żeby się nie wybijał. To też ma być wszystko śliczne i przede wszystkim wielka różnica między dynamiką góry a dynamiką dołu. Rozumiesz? Nie chcę się drukować tego. Musisz, to jest najważniejsze rzecz w tym wszystkim, żeby było płynność tu. Śpiew, połączenie, wokalność tego śpiewane. W momencie, w którym grasz, musisz słyszeć, że jest różnica, że nie może być. U ciebie często tej prawej ręki prawie w ogóle nie słychać, niestety. Jest tam bardzo dużo rozmaitych drobnych problemów rytmicznych, ale najważniejsze w tej chwili jest to, żebyś złapała. Nie bój się, zagraj sobie to i dołącz do tego w ruchu znajdującą się lewą. I żeby nie miało szarpania między grupami w lewej i w prawej. Jak się nauczysz tego, chociaż pierwszej strony, wiesz, w taki sposób, żeby ci płynnie szło i śpiewała ta prawa. A tu jakby zaczynać to samo, musisz słyszeć. Idziemy do dźwięku. Raz, dwa, trzy. Że jest w ruchu stąd i tu i też wszystko jest w ruchu. Bez ruchu jest śmierć po prostu. To musi życia, żeby żyło, musi się ruszać. To jest podstawowa sprawa w całym tym nocturnie. Poszczególne drobne tam elementy będziemy sobie poprawiać, ale zadbaj o to w tej fazie pracy, żebyś uzyskała swobodę w dotknięciu pianu tutaj w lewej. Masz wystarczająco świetne w ogóle dłonie i ręce i dobrą głowę na dodatek, na szczęście. Choć to nie powinno sprawiać problemu, bo to dla kogoś, kto ma drobniutką rękę, to ma tutaj wielkie skoki, to jest mu trudne. Ale przy twojej budowie dłoni nadzwyczajnie dobrej, to ci to wszystko powinno jak po masełku iść, byle nie gnieść i słyszeć ruch dźwięków, następny ruch i w ruchu wszystko. Wszystko idzie w ruchu, a tu płynie sobie. Posłuchaj, do jakiej dynamiki możesz dojść, żeby nie było, nie daj Boże, trzaskiem jakimś. To wszystko, wiesz,
z tym ci to wyobrażenie, rozumiesz, ruchomości wewnętrznej dźwięku będzie ci amortyzatorem, będzie ci pomagało, rozumiesz, w osiąganiu idoli. Policzyć sobie, co triola, ja, ta, ta, pa, 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 potem przyjdą ta, 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 ta. Tego typu taką, że tak powiem, orkę, wiesz, i bronowanie możesz spokojnie zrobić sama w warunkach domowych, bez żadnego większego problemu, ale najważniejsze to odnalezienie dźwięczności w górze i płynności na dole, żeby mięciutko sobie szło z dźwięku na dźwięk, bez żadnego problemu. Tam pod koniec te drobne gamki sobie poradzisz tymi gamkami. Ja mam nadzieję, że nasza gehenna, za przeproszeniem, może to jeszcze nie gehenna, ale te pewne problemy organizacyjne prędzej czy później się skończą, gdyż taka epidemia. Ja osobiście nie znam nikogo chorego. To się skończy, no to nie może wiecznie trwać. Ale póki trwa, póki jest, to musimy się temu podporządkować i pracować, rozumiesz, z oddali. Będziemy sobie przesyłać nawzajem próbki, rozumiesz, tych uzyskiwanych rezultatów. Ja ci będę dogrywał, w międzyczasie postaram o dudki, bo z tych skanów całych to nie za bardzo się drukuje. Przynajmniej na naszym sprzęcie. To byłoby to najważniejsze. Ruch wewnątrz, duża dźwięczność w prawej, płynność, miękkość w lewej. I gorąco cię zachęcam do znalezienia sobie takiego, wiesz, na pierwszy zagrasz lekko, a potem lekko przyspieszysz tak, żebyś panowała. Masz całkiem dobry instrument, sądząc z twojego nagrania. Także nie ma żadnych problemów. No to co, powodzenia życzę i grać też inne utwory, tak samo. Też niech śpiewa, to podstawowa sprawa to jest to śpiewanie. Co my tam gramy? Aha. Zasady są wszędzie te same. Dźwięki się zmieniają, harmonie się zmieniają, nastroje się zmieniają, natomiast ręka i klawiatura, instrument są stare takie same. Zasady są postępowania są wszędzie te same. Nie gnieść, nie dręczyć, nie męczyć i dobrze będzie. To była tylko taka pierwsza próbka, następne będą obszerniejsze. No i tak w ten sposób musimy sobie, rozumiesz, jakoś pomagać wzajemnie. Wszystkiego dobrego, do miłego zobaczenia.